Witam was ponownie, z tej strony Halavander i gramy dalej w The Room 2. Przepraszam za długą nieobecność. Nie uwierzycie, nie miałem czasu. Po prostu, naprawdę, nawet nie miałem możliwości usiąść, cokolwiek nagrać. O, o! Coś tu jest. Ej. Aha. Metalowa płytka. Albo batonik. Okej, super. Podoba mi się, że tu mamy taki motyw trochę faktycznie takiej fabuły, że czuję, że możemy być... Teraz byliśmy uwięzieni, tak jakby. Pierce the eye. Przebij oko. Co tu jest? Ej, coś na ziemi. Bo te drzwi spadły. Jestem głupi. To jest kilof? Mały uchwyt drewniany. Czy coś na tobie, coś mogę na tobie zrobić? Nie. Ma dwa wejścia dziwne. Czy coś na płytce jest? Również nic nie ma. To wygląda trochę jak taki łom, nie? Taki zakrzywiony. Tu mamy nawet możliwość zaczepienia go. Chyba na razie nie musimy tego używać. Tutaj nie możemy do tego podejść. Sprawdźmy pudełko. Jedna osoba napisała mi: przykro mi, droga pani. Już. Niechcący. Pani, która napisała chyba Asiu? Aniu? Nie pamiętam twojego imienia. Napisałaś, że za długie odcinki są. No przepraszam, ale potem osoba jakaś napisała, że dobrze, że nagrywam chaptery, czyli rozdziały, w oddzielnych, całościowych, pełnych odcinkach. No i jak to dogodzić jednej osobie, skoro zaraz drugiej nie dogodzisz. Ale zgadzam się stuprocentowo z tą osobą, która mówiła, żeby nagrywać całościowo, ponieważ trochę byłoby idiotyzmem, moim zdaniem, dzielić tak cały chapter. A tak to możesz wrócić po prostu, pozwoli, że będę mówił tak perty. Możesz wrócić spokojnie do... odcinka tutaj już mogę. To jest to? Tak. Możesz wrócić spokojnie do odcinka, potem możesz... Okej, obejrzałem 20 minut, przerywam, obejrzę sobie tam jutro kolejne 20 i tak dalej. Okej, zwaliłem tutaj. Może nie powinienem się do tego przyznawać. Nie zwaliłem. Powinienem to zabrać. Zrobić tak. 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 Pyk, pyk. Jak na razie nie jest źle. Nie jest źle, ale znacie mnie przecież. Ostatnio, wczoraj na zajęciach, gdy pisałem coś na tablicy, zacząłem coś mówić, potem mówię: zaraz, gdzie odłożyłem marker? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Co się dzieje? Panie magistrze, trzyma pan w ręku. Zwariowałem. Naprawdę, miałem w ręku długopis. Marker. Jakiś mechanizm. Triggered... Single, to jest część do tej procy. Mamy tu notatkę, mam nadzieję, że mój angielski dzisiaj. Another room, another door, another room. Kolejny pokój, kolejne drzwi, następny pokój. Ja mówię either, a mój brat mówi either. Either you are as lost as I, or more likely you have forsaken me. Albo jesteś tak samo zagubiony jak ja, albo mnie opuściłeś, tak, opuściłeś. Przepraszam, już jestem. Another room, another door. Kolejny pokój, kolejne drzwi, another door. Yet never a pang of hunger, nor the welcome respite of sleep. Co? Jednak żadnego uczucia głodu, ani powitalnego odczucia snu? Coś tam, another door, another room. Kolejny pokój, kolejne drzwi, kolejny pokój. Czy to jest jakaś sentencja, które będę musiał zapytać? Pokój, drzwi, pokój, pokój, drzwi, drzwi, pokój? Jakoś tak? I keep a tally in my ledger. Nie wiem, co to znaczy, ani tally, ani ledger. Heath Ledger. I keep a tally in my ledger, but I can no longer count the marks. Jednak... I keep a tally in my ledger, trzymam... Tally... Ale nie potrafię już utrzymać... Nie potrafię już zliczyć czegoś, czyli znaków, marks, ale czego? Liczę strony. The writing keeps me sane. Pisanie sprawia, że zachowuje poczytalność, a I'll tell myself. Tak przynajmniej sobie wmawiam. Nie zasłużyłem na to piekło. Wiecie, co miałem ostatnio? Wczoraj na zajęciach powiedziałem rasistowski żart i chyba zostałem znienawidzony przez... głupi, zupełnie bez sensu żart, moją drogą. O, Złota Wieża. Rasistowski, ale wy znacie mnie. Wiecie, że jestem głupi. Chodź tutaj, nie? Nie. Sprawdźmy ją. Okej, zobaczmy mechanizm tej procy. Znaczy, to jest kusza chyba, nie? Tu pasuje, nie? A tutaj. Brakuje tutaj jeszcze... nie wiem jak się nazywa. A, to mam! Oczywiście, że tak. Czemu nie mogę zbliżyć tego bardziej? To są wszystko elementy części kuszy. Ale nie do końca rozumiem, czemu nie mogę zbliżyć tego wszystkiego. Czy jest tu jeszcze jakiś obiekt? Tu jest skrzyneczka. Właśnie. Mogę włożyć to tutaj? Nie. Potrzebujemy klucze do niej. Okej. Możemy... O! Mamy cięciwę. Czy z drugiej... Nie, z drugiej strony nic nie mamy, bo nie możemy tego wysunąć. Ale nadal potrzebujemy klucza tutaj, więc pamiętajmy o tej skrzynce. Rozejrzyjmy się jeszcze dookoła, może coś przeoczyłem. Tu jest kamień, nie mogę do niego się zbliżyć. Tu jest... Mamy przebić oko. Prawdopodobnie chodzi o to, że musimy w tamto oko strzelić tą kuszą. Jednak nie możemy na razie ani obrócić całej podstawy, ani samej kuszy, więc musimy prawdopodobnie najpierw złożyć całość. O! Okej. A więc teraz możemy, tak? A więc otrzymaliśmy garść bełtów, który możemy założyć tutaj. Czy ja powinienem coś jeszcze tutaj uzupełnić? Nie mogę ani kuszy obrócić, co jest strasznie złe. Ale proszę państwa, ja mam oko w ręku chyba. To nie jest oko? Najwyraźniej nie. No więc dobrze, przybliżmy się do celownika. Nie, to jest... Wydaje mi się, że tak będzie dobrze. Tylko nie mogę wystrzelić. Z jakiegoś powodu... Nie mam spustu? Nie mogę... A, muszę naciągnąć. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Boink! Here's the eye, okej. Otrzymaliśmy kolejną notatkę. Jakieś zawiniątko. Tu jakiś mechanizm jest, widzicie to? Najpierw sprawdźmy notatkę. No one's... See one's mighty people... Zobacz, o, mamy tu wzory po lewej, zwróćcie uwagę. I see. Widzę niegdyś potężnych ludzi. Brought low by these... To jest A prawdopodobnie, tak. To jest Hathen? Invaders. Haven, nie Heaven, tak? Brought low by the... Którzy zostali sprowadzeni tutaj na dół przez intruzów i ich plagi. Brought low by... A nie, którzy zostali przybici, przygnieceni przez... tych... invaders, rany, no. O kurde. To jest ten moment, w którym człowiek się łapie za głowę i mówi, jaki jest głupi, bo zapomniał słowa polskiego. Napastników, no nie wiem jak to nazwać, intruders. Przepraszam, szkoda, że nie siedzi obok mnie ktoś. Zawsze, kogo mogę zapytać, zawsze brata pytam, mówię, Jerzy, słuchaj, invaders, a on od razu mi powie, tak, to jest... They look to their priestess, patrzą na, słuchają się swojej księżniczki, kapłanki. słuchając woli Boga. Bogów, przepraszam. Ale jaguar? I opierzony wąż? Spank to me no more. Speak, spank! Psz. Spank me, jaguar and feather serpent. Speak to me no more. Już nie mówią do mnie, nic nie przemawiają do mnie. The crystal of our ancient mothers. Kryształ naszych starożytnych, pradawnych matek is being summoned. Został wezwany. I would spank it so hard. I'll speak to them. Porozmawiam z nimi. Nope. Czy tutaj były jakieś informacje? Nie, nie mogę przełączyć tego. Dobra, nic tu nie ma. Co to jest za mechanizm? O, coś było powiedziane. Tak samo should fit on... Coś powinno pasować na końcu. Tutaj? Tu? A tu? Nie? A, popatrzcie, bo tutaj coś jest. Tu jest jakiś ten. Nie mogę tego wziąć? Nie. Mogę tym sterować. A, już nie mogę. Zablokowało się, widzicie? A nie! Mogę zestartować to. A po orgazmie. Aaaa! Przepraszam. Dobra. Jasiek, skup się. Skup się. Ło! Co ja mam tu zrobić? Niech ktoś mi wytłumaczy. To nie pasuje tutaj. A tutaj pasuje, okej, możemy tu położyć. Aha. Łapie. Muszą się spotkać tutaj. Dobrze mówię? Nie, to nie będzie tutaj. Szedłem w dół. Czemu to się ruszyło tutaj? Ani to musimy muszą przejść na drugą stronę. To mi to śledzi moją monetę. Czytałem SMS-iora. I przegraliśmy. No. Przegrałem już, bo on pójdzie w górę, no właśnie. Muszę go jakoś tutaj zwabić, po prostu. Zrobię tak. Przepraszam na chwilę, skurczę. Okej, jestem. Słuchajcie, jakaś dziwna rzecz. Nie wiem, chciałem zareklamować swoją marynarkę. Co się okazało? Kurwa, przegrałem już. Co się okazało? Bo do mnie dzwonili wczoraj. Nieprawda, i w rejestrach nic nie mam, swoją drogą, jakiś fenomen. Jak to wykorzystać do tego? Że mogłem zrobić po prostu tak. Bo nie mogę tego ruszyć, dopóki się on nie ruszy, ale bez sensu. No i co, robię tak? No i bez sensu, on mi dorwał. Nie ma mnie. Kurwa mać, no to nie jest trudne, naprawdę. Teraz? Dało się, wow, dobra, trzeba było go tak oszukać po prostu, uff. Przepraszam was, to powinno szybciej pójść. Mamy klucz! Prawdopodobnie to jest do tej części tutaj, prawda? Nie, to jest do tyłu, do tej skrzynki. A czemu to jest lustro? Co za lustro? Brakuje fragmentu. Nie mogę z tyłu spojrzeć. Brakuje fragmentu po prostu szkła z lustra. Czy mogę spojrzeć na tą latarnię? Nie, latarnię pochodnię, to jest pochodnia. Oj. A tam jest dźwignia swoją drogą, nie zwróciłem uwagi. Czemu w lewo? Chcę otworzyć. A nie mam krzepy! A large stone block. Duży blok z kamienia. To jest trzonek młotka. Nie mogę to z tym połączyć? Nie. O. Smells burnt straw. Słomka? O, co tu jest? O, mogę to zetrzeć. Odwrócone eł i... strzałeczki, powiedzmy, nie wiem. Tylko po co mi to jest? Zaraz, na tej kartce były symbole. Ale nie ma tu tego symbolu. Czy mogę tutaj... Zapomniałem, że mam jeden element. Czy mogę ten... To przyczepić tutaj? Mogę. Rozumiem, mam to nakręcić i potem to rozwalimy to tym. Ting! Ting! Fragment szkła. Okej, tutaj te symbole są. Odwrócone eł. Tu o to? Tu o to chyba, nie? I to. Mhm. Albo takie T, tak naprawdę. Właśnie nie, tak to inaczej. W drugą stronę jest odwrócone. O, coś stało z tą skrzynką. Żeby brakowało. A to była kartka, czytałem ją, nie? Another room, tak, to czytałem. Okej. Ale tam jeszcze wieżę chciałem wstawić, bo mam jedną. Okej. Ładna muzyka. Znaczy fajna. Co z tego mam ułożyć? Czy mogę przejść dalej? Nie mogę. Moment. Jestem pewien, że ja muszę jeszcze tu włożyć tę wieżę. Miecz. A czy sztylet? Perhaps something could be fitted. Nie, nie można. Mogę tu nic zrobić z tym? Nie. Wydaje się, że to mi pozostało, tylko jak to zrobić? A, ja mam po prostu ułożyć jedną bramkę, nie muszę wszystkiego łączyć. Okej, dobra. Okej. A, to będzie na tym. Krzyż i... przydech. Przydech miękki i przydech twardy. Oto i krzyż. Trochę taki przekrzywiony. Co to jest? A, też to odblokowaliśmy. Zaraz, tę skrzynkę już widzieliśmy. Czy mam tu włożyć sztylet? Tak. I go obrócić? A nie, nie mamy go obracać. A, what the hell? Okej, lalka. Kryształ. Klejnot bardziej. Ale co mogę z nim zrobić? Tu mogę wrzucić lalkę pewnie. Ale nie mogę jej spalić. Opowiedziałbym żart, ale bym go spalił. Co mogę zrobić z tym kryształem? Tu raczej go nie włożę. Tutaj coś? To jest pochodnia. Tu nie, to rozwaliliśmy. Stąd go wzięliśmy. Tu mam jakieś zaznaczone X-y. I zupełnie nie wiem, co mi to mówi. Co powinno mi to mówić. Co powinno mi to powiedzieć? Czy powinno mi to cokolwiek powiedzieć? No słuchaj, leleczko, nie mam jak cię podpalić. Mogę cię wziąć z powrotem? Nie mogę. Nie mogę z tym nic zrobić. Trochę w kropce jestem, bo nie za bardzo nam zostało cokolwiek. Chyba że tu jeszcze coś jest. Bełt? Mogę wziąć jeszcze bełt? Żartujecie, po co mam strzelać? Mam strzelając w... Nie mogę dalej obrócić? Nie, nie mogę w tamtą stronę. Mogę strzelić, co prawda. Wystrzeliłem? Nie. Tak, wystrzeliłem. Mogę... Co prawda nakierować... Nie mogę, nie mogę dalej. Mogę tylko oko. O, nawet nie trafiłem! Czy mogę na ciebie włożyć ten? Nie, nie mogę. Czy coś jest na tobie? Nie. I already have it, mom. A nie, naciągnąłem go. Kurczę blade. To już nic nie daje. Czy powinienem w ten otwór tam strzelić? Czyli wątpię. To będzie też nierealne. Ale sprawdźmy to. Nie, a trafiłem. Jestem w szoku, że to zrobiłem za pierwszym razem, a nie 58. Mogę też strzelać w te. Pewnie. Wydało mi się, że muszę zrobić tak, że muszę podpalić bełt w jakiś sposób, ale... Wezmę jeden, wiecie? Czemu nie? Może mogę cię tak jakoś... Nie wiem. Po prostu nie wiem. Czy są to jakieś inne płytki, które... Czy mogę to ustawić jeszcze raz jakoś? Mogę cały czas to zmieniać. O! A, musiałem wrócić do konfiguracji tutaj. Okej, łapię. A nie, nie mogę. Perhaps something could fit in this ridge. Może coś by pasowało do tego. Ale to... What? Was? Kwid. Tutaj, ja pierdzieleć. Dobra, przynajmniej szybko to... O nie, nie, bo to było jakoś tu, tu i tu. O, musimy się wrócić. To o to chodziło z tą konfiguracją. I get it now! O, i krzyż. Okej, łapię. Przynajmniej nie zajęło mi to aż tak dużo czasu, jakby mi się wydawało. Pyk, pyk, pyk. Okej, dobra. Proste, proste. Nie, to było... to... Nie, nie było to. Nie, to było... To... Nie, to i dobrze, wracamy. Mhm, tak. Okej. Nie załapałem, że my się przenosimy między dwiema skrzyniami. Zupełnie nie załapałem tego. Okej. Widzę... Przeszłe życia. Życia przeszłości, życia przyszłości. Niemożliwe życia. Okej. Flint. Krzesiwo. Możemy podpalić cię, tak? No wreszcie, wow. Pomógł nam mój odruch onanisty. Okej, jakaś buzia. Żeby nie mówić gęba. Ja to na przykład mam pysk. Coś się zmieniło? Chcesz kurwa bełtę? Dobra, nieważne. Co w związku z tym? Mam strzelić w buzię? Z wielką przyjemnością. A nie, mam strzelić w te worki. Trafiłem! What the wpytę, no. Ten mam trafić? Jakim sposobieskiem, no? Przecież celuję prosto w to. Dobra, trochę... Muszę się poprawić trochę. W takim razie w tę stronę. Teraz będzie idealnie. O, gęba. Gęba! Głupicę znalazłą gębą. Wreszcie mamy kolejną zagadkę. I am blind as my reflection. Jestem ślepy jak moje odbicie. Our gods do not live here. Nasi bogowie tutaj nie mieszkają, nie żyją. Nie żyją tutaj. Live here to znaczy mieszkać, nie mieszkają tutaj. This way brings no salvation. Ta ścieżka nie przynosi zbawienia. This path is not for me, for my people. Ta ścieżka nie jest dla mojego ludu. I shall seal them from it. Zapieczętuję się. Seal them from it, czyli tego, że oddzielę ich, zabezpieczę ich przed nimi. Przed tym miejscem prawdopodobnie. Ale ja chciałem ten kluczek. A small object with star shape. Majowie? Co to jest dziwne? Co to robi? Ale fajny gadżet macie. To jest jakieś korba. Czemu nie mogę tutaj zajrzeć? Nie tutaj! A, może tu mogę to włożyć. Ale nie, nie mogę. Przepraszam. Jestem zły po prostu. No tam. Czemu nie mogę zajrzeć? Tu coś jest. Tu coś jest. Tu chcę zajrzeć! Co to jest? Nie, no to jest po prostu element, mechanizm. Czy o, tutaj nie było... Właśnie, czy tutaj nie było taki element? Jestem geniusz... Ale otwórzcie to! Przepiękne. Otwórzcie! Dobra. Okej, mały metalowy obiekt. Jest! Z dziurą w środku, dobrze! W końcu mam dziewczynę, wreszcie! Taki żarcik, przepraszam. Ten głupi, Boże. Jak to zrobić? Teraz najdłuższy jest tutaj, to powinno być tak jakoś. To nie jest najdłuższy, chyba koniec. Czy jest? To jest najbliższe temu wszystkiemu, o. O właśnie, takie coś, no właśnie. O? A, muszę jeszcze, o, tak, o. Jasne, jasne, jasne. Yes! Przepraszam, przestraszyłem się. Luczka? Ludzka czaszka. Leczka! Mucza lucza. Kiedyś była taka bajka. Chyba. Żartujecie, mogę tu ją pojeździć. Rozupią ją na dwie części. Mhm. Szybko nam poszło dzisiaj. Pronto! Coś tu jest, coś... Okej, dzisiaj szukamy takiego. O, widzę górną część chyba. Zamknij się. Nie, nie widzę. O. Jesteś. Kolejne drzwi, kolejny pokój. Wow. Tutaj poszło mi lepiej zdecydowanie niż przy statku. To prawda, wydaje mi się, że na statku było więcej zagadek. Franklin? Franklin? Co? Odbicie. Entombed Rider. Okay. You handled yourself well in the temple. Poradziłeś sobie fantastycznie w świątyni. May your good fortune be light as you navigate ever darker chambers. Niech twoje szczęście będzie twoim światłem, które będzie tobą przewodzić w ciemniejszych komnatach. Ale widzicie, to potrwało krócej o wiele. Wydaje mi się, że o wiele, wiele, wiele krócej. Dzięki wielkie za oglądanie. Swoją drogą... Niestety z nagrywaniem będzie tak jak jest niestety, że czasami wyjść, czasami nie. To jest już po prostu, to jest moja kwestia taka czy będę miał czas i to jest tylko tyle. To jest, nie oszukujmy się, moje hobby tak naprawdę, też nie wiąże z tym. Nigdy bym nie przemknęłaby mi myśl nawet przez, wydaje mi się, no może myśl przemknęłaby, ale nawet nigdy bym się nie zdecydował, by YouTube był moim środkiem zarobków. Mocno ryzykowna platforma i mocno ryzykowna też ogólnie domena, jak i jako internet jest, prawda? Chociaż dzisiaj może nie jest tak źle, ale tak czy inaczej po prostu to jest, musicie przyzwyczaić, wiedzieć po prostu, muszę być szczery, że to jest po prostu moje hobby, ja po prostu nagrywam, wysyłam, miło mi, że ktoś to ogląda, że z kimś mogę porozmawiać i komuś mogę sprawić przyjemność w postaci właśnie jakiegoś żartu czy coś. W tym rodzaju, że ktoś lubi mój sposób nagrywania i się przy tym odpręża. Naprawdę jest to dla mnie niesamowicie przyjemna kwestia. Tak czy inaczej, wielkie dzięki jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.